Jeżeli zgodzić się, że świat rzeczywiście istnieje, i przyjąć do wiadomości potwierdzaną na każdym kroku przez fizykę odpowiedniość pomiędzy pewnymi matematycznymi strukturami a światem, to niełatwo uznać, że matematyka sprowadza się do gry symboli lub jest wymysłem człowieka. Dlaczego świat miałby być partnerem do gry, lub dlaczego przyroda tak łatwo Stosowałaby się do ludzkich wymysłów. My ludzie potrafimy poruszać się po krainie abstrakcji, choć zbudowani jesteśmy z krwi i kości. A nasze mózgi przecież wyewoluowały do radzenia sobie z praktycznymi trudami życia. Matematycy nie badają czegoś fizycznego, na przykład widocznych gołym okiem minerałów albo bakterii których świat odsłoniły przed nami mikroskopy. A jednak przedmiot dociekań matematyków zdaje się być czymś więcej niż tylko wytworem ich fantazji. Wydaje się być zupełnie realny. Słynny angielski matematyk Godfrey Harold Hardy helpił się tym, że jego odkrycia są czysto abstrakcyjne nie mają i nie będą miały najmniejszego praktycznego zastosowania. Jednak, jak na złość, znalazły one swoje zastosowanie w fizyce, kryptografii, a nawet genetyce. Niektóre struktury matematyczne zdają się zatem jakby pasować do świata, rezonować z nim, nawet wbrew intuicjom matematyków, którzy przecież opisali je po raz pierwszy. Zadziwiony tym faktem matematyk i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Eugene Wigner, stwierdził w słynnym eseju z 1960 roku, że odpowiedniość języka matematyki do wyrażania praw przyrody jest cudem. Cudem, którego nie rozumiemy i na który nawet nie zasłużyliśmy. Michał Heller, który sam wykorzystuje na co dzień język matematyki. Aby odczytać, odcyfrować Księgę Przyrody, nie zadowala się Wignerowskim cudem. On chce zrozumieć to dopasowanie i wyjaśnić, na czym ono polega. Jego zdaniem, struktury matematyczne jakby pasują do e, świata z konkretnego powodu. Dlaczego? Dlatego, że świat, jego zdaniem, jest matematyczny. Ta propozycja filozoficzna. Określana jest jako hipoteza matematyczności świata. Na pozór brzmi ona dość tautologicznie, ale to wrażenie znika, jeżeli przyjrzymy się jej bliżej. Światu należy przypisać cechę, dzięki której szczególnie skutecznie można go badać za pomocą metody matematycznej. Świat posiada więc racjonalność szczególnego typu, typu matematycznego. Można jednak z tym polemizować. Świat nie musi być matematyczny. Może on jest po prostu matematyzowalny, czyli podatny na opis za pomocą pewnych równań czy struktur matematycznych. Gdyby tak było, wciąż bylibyśmy jednak w punkcie wyjścia. Zdaniem Hellera nie ma jednak matematyzowalności świata bez jego matematyczności. One są po prostu ze sobą ściśle związane. Dlaczego? Heller proponuje, byśmy wyobrazili sobie świat taki, który byłby całkowicie niematematyczny, czyli taki, w którym nie obowiązywałyby żadne zasady matematyki czy też zasady logiki, no bo one są oczywiście ze sobą powiązane. Świat taki byłby sprzeczny, realizowałyby się w nim sprzeczności. Podczas gdy dla wielu matematyków i filozofów Minimalnym warunkiem stwierdzenia, że coś istnieje, jest niesprzeczność tego. Innymi słowy, zdaniem Hellera, świat całkowicie niematematyczny nie mógłby w ogóle istnieć. A matematyczność świata jest czymś więcej niż wyjaśnieniem Wignerowskiego cudu. Jest warunkiem, podstawowym warunkiem istnienia. A co jednak ze światem, który byłby matematyczny, nie byłby sprzeczny? ale leżąca u jego podstaw matematyka byłaby niezwykle skomplikowana. Według Helera świata takiego nie można byłoby ścieśnić w prostsze równania czy formuły, które zwykle określamy mianem praw przyrody. Mówiąc krótko, świat byłby e, niematematyzowalny w praktyce. Niemożliwe zatem byłoby uprawianie nauki, przynajmniej takiej nauki jak zazwyczaj Pojmują czy rozumieją ją fizycy. Zastanówmy się jeszcze, co by było, gdyby wyobrażony świat był bardzo podobny do naszego, ale z jedną różnicą. Z taką różnicą, że siła grawitacji pomiędzy dwoma masami działałaby odwrotnie proporcjonalnie do odległości pomiędzy ciałami podniesionymi do potęgi, powiedzmy, 1,999, a nie zgodnie z prawem Newtona po prostu do drugiej potęgi. Ta różnica wydaje się nam minimalna, ale jak zauważa Heller, jej konsekwencje byłyby naprawdę poważne. W najlepszym razie ruchów planet nie można by było opisać względnie prostymi formułami matematycznymi, ale również jest możliwe, że ruchów tych nie miałby w ogóle kto opisać, ponieważ układ słoneczny wyglądałby zupełnie inaczej. Jaka różnica? No taka, że na Ziemi ze względu na niestabilność termiczną w ogóle nie e, zawiązałoby się życie. Wyobrażenie tych dwóch ostatnich możliwych światów poucza nas o tym, że matematyka tworząca w jakiś sposób nasz świat jest niezłośliwa. To jest określenie samego Helera. Niezłośliwa, czyli na tyle prosta, że może pojąć ją i zastosować do opisu świata ludzki umysł. Co jednak znaczy, że matematyka tworzy świat? Jak matematyka może tworzyć w ogóle coś? Dobrze znana jest nam metafora Galileusza, zgodnie z którą przyroda to księga zapisana językiem matematyki. Heller podkreśla, że matematyka jest językiem bardzo specyficznym, bowiem posiadającym moc sprawczą. Jak wiadomo, w komputerze znajdują się jakieś druty, półprzewodniki, płytki, czyli tak zwany hardware. Podobnie obiekty, które można zobaczyć na niebie i zmierzyć, to hardware wszechświata materia, z której wszystko jest zrobione. Ale cała ta maszyneria, komputerowa czy kosmiczna, nie miałaby sensu, gdyby nie było programu, software. Językiem wszechświata jest matematyka. Jego software jest pisany językiem matematyki. Matematyka to nauka o bardzo pięknych, abstrakcyjnych strukturach. Sprawcza rola matematyki polega zatem na sterowaniu materią, przy czym powiedzieć trzeba, że potoczne pojęcie materii, co zresztą podkreśla często sam Heller, nie jest precyzyjne i ma różnorakie konotacje filozoficzne. Stanowisko filozoficzne Michała Hellera nawiązuje do tak zwanego realizmu matematycznego to pojęcie techniczne, głoszącego, że matematyka istnieje nie tylko w głowach naukowców czy też w podręcznikach, ale jest czymś realnym, jak sama nazwa wskazuje. Bądź to istniejącym w świecie, tak mówił Arystoteles, bądź poza światem. I ta koncepcja jest nazywana często platonizmem matematycznym. Na kartach swoich bardzo licznych książek i jeszcze liczniejszych artykułów Heller wielokrotnie podkreślał, że działalność matematyka przypomina bardziej odkrywanie czegoś, co już istnieje, niż powoływanie do życia czegoś zupełnie nowego. Matematyk oczywiście korzysta z fachowych narzędzi, na przykład z notacji formalnej. Zresztą historię nauki. Uczy nas, że wiele odkryć matematycznych po prostu by nie nastąpiło, gdyby uczeni nie wymyślili pewnych sposobów zapisu, które rozszerzały zdolności ich umysłów. Mówiąc krótko, zapis symboliczny często prowadzi czy pomaga naszej myśli. Aby to rozjaśnić, Heller mówi jakby o dwóch matematykach: matematyce przez małe m i matematyce przez duże m. Pierwsza jest wytworem człowieka. Natomiast matematyka przez duże M po prostu jest. Jest czymś stałym, niezmiennym i koniecznym. Ona nie zawiera się w żadnych symbolach czy notacjach. Najbliżej jest i jej, jak mówi Heller, do świata wiecznych platońskich idei. Nawet jeśli się zgodzimy z Hellerem, że świat jest w istocie matematyczny, to nie oznacza to, że cały wignerowski cud no, jest już wyjaśniony, że pojęliśmy wszystko. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób badacze poznają matematyczne oprogramowanie, by użyć metafory samego Helera, dla wszechświata, czy też matematykę przez duże M, przy pomocy wytworów ludzkiej kultury, no, czyli matematyki przez małe M. Do tego problemu można podejść, stwierdzając, że matematykę jakoś wyciągamy, abstrahujemy z otaczającego nas świata który już jest, zdaniem Hellera, matematyczny. Jeśli tak, to matematyka przez małe m i matematyka przez duże m jakby korespondują, czy po prostu pasują do siebie. O ile stanowiska takiego można by było bronić w odniesieniu do matematyki elementarnej, o tyle wyrafinowane struktury matematyki wyższej czy też akademickiej, które wymagają wielu lat albo i dekad treningu matematycznego, nie powstają przez proste uogólnienia jakichkolwiek obserwacji, nie polegają na wyciąganiu czegoś ze świata. Hardy doszedł do swoich formuł przecież na drodze czysto dyskursywnej. Dopiero później zostały one przyłożone do przyrody, zresztą nie przez samego Hardiego. Być może zatem nasz mózg posiada jakąś wrodzoną wiedzę matematyczną, albo swego rodzaju dyspozycję do poznawania matematyki, tej matematyki, przez duże M. Filozofowie, począwszy od Platona aż do Kanta, twierdzili, że człowiek wyposażony jest w tak zwaną intuicję matematyczną, która pozwala nam na przeprowadzanie wnioskowań matematycznych i dostrzeganie prawdziwości twierdzeń, a więc rezultatów tych e, rozumowań. Oczywiście między tymi myślicielami, między Platonem i Kantem, istniały spore różnice w poglądach. Kant twierdził, z grubsza, przy dużym uproszczeniu, że nasz umysł wyposażony jest we wrodzone kategorie czasu i przestrzeni, do których, na których z kolei nadbudowana jest arytmetyka oraz geometria. I to właśnie sprawia, że postrzegamy świat jako matematyczny. Po prostu nie potrafimy inaczej. Według Platona z kolei intuicja matematyczna to zdolność do poznania intelektualnego, która wiedzie umysł, a umysł według Platona jest czymś zupełnie innym od ciała, a nawet uwięziony w tym cele, ciele, do osobnego, prawdziwego, wiecznego świata idei matematycznych. Heller polemizuje z poglądem Kanta. Twierdzi, że kantyzm, bo tak można określić to stanowisko, nie traktuje poważnie teorii ewolucji. Heller, jak zaraz zauważymy, traktuje ją bardzo poważnie. Jeśli matematyka jest wyposażeniem umysłu, to powinna mieć ona genezę ewolucyjną, jak zauważa Heller. Jeśli tak jest, to wciąż pozostaje nam pytanie o matematyczność ewolucji i do tego jeszcze wrócimy. Zgodnie z wynikami współczesnych badań, można ustać, że istnieją pewne wrodzone intuicje dotyczące liczebności i geometrii. Ludzie, nawet niemowlęta i młode różnych gatunków zwierząt różnych kręgowców potrafią rozróżniać zbiory obiektów oraz wykorzystywać geometrię środowiska, żeby sprawnie orientować się, nawigować w tym środowisku. Stwierdzenie, że przychodzimy na świat wyposażeni w wyższą matematykę albo nawet choćby w szkolną arytmetykę na wyposażeniu byłoby jednak psychologicznym czy neuronaukowym nonsensem. Może jednak miał rację Platon. Platonizm, co trzeba zauważyć, jest zbiorem poglądów metafizycznych, co istnieje, oraz takich, które określamy mianem epistemologicznych, jak poznajemy coś. Być może jesteśmy wyposażeni w jakąś specjalną, niezależną od innych sposobów myślenia, które mamy na wyposażeniu, zdolność poznawczą, która umożliwia nam pozyskiwanie wiedzy o matematyce przez duże M. Może po prostu mamy jakąś specjalną platońską intuicję. Choć Heller sympatyzuje z platonizmem, trudno jest nazwać go jednak platonikiem w warstwie epistemologicznej. Moim zdaniem jest on zbyt wytrawnym filozofem, żeby chodzić na skróty, powołując do istnienia jakąś tajemniczą władzę intelektualną, intuicję matematyczną, a co za tym idzie, ignorować osiągnięcia nauk o poznaniu, wyjaśnianiu podstaw myślenia matematycznego. Nauki kognitywne podważają istnienie specyficznej dla poznania matematyki władzy umysłu, o której, w którą wierzą najbardziej radykalni platonicy. Moim zdaniem Heller nie zalicza się do tej grupy. Heller patrzy więc z zaciekawieniem na kognitywne wyjaśnienia podstaw matematyki, tej matematyki przez małe m, i podkreśla, że koncepcje filozoficzne powinny być co najmniej niesprzeczne z odkryciami naukowymi, w tym wypadku neuronaukowymi. Ale trudno też nie zauważyć, że wciąż brakuje wiarygodnego neurobiologicznie wyjaśnienia tego rezonansu między matematyką przez małe M i matematyką przez duże M. Warto dodać w tym miejscu, że Heller wielokrotnie wytykał przedstawicielom kognitywistyki matematyki, czyli dyscypliny, którą ja sam się zajmuję, przekraczanie granic własnej dyscypliny. Większość badaczy z tego nurtu reprezentuje postawę antyplatońską, taką którą możemy sprowadzić do formuły czy uprościć, że matematyka w ostateczności to tylko wytwór kultury i umysłu. A co za tym idzie, bez mózgu, bez naszych notacji, bez kultury po prostu nie byłoby żadnej matematyki. W tej filozoficznej deklaracji kognitywistów no, nie ma oczywiście niczego złego. Stanowisko filozoficzne jak każde inne. Koniec końców, uznanie, że matematyka przez duże M jest czymś istniejącym poza umysłem, czy że jest programem wszechświata, to w najlepszym wypadku wspierane jakimiś racjonalnymi argumentami, ale jak akt wiary, a nie coś, co możemy testować empirycznie. A przecież w nauce chodzi o testy empiryczne. Heller twierdzi natomiast stanowczo, że podpieranie antyplatońskiego stanowiska w zakresie metafizyki badaniami nad elementarnymi formami myślenia matematycznego, bo tym głównie zajmują się kognitywiści matematyki, to po prostu droga na skróty. Mówiąc bardziej precyzyjnie, o ile badania prowadzone przez kognitywistów można zastosować do krytyki platonizmu w warstwie epistemologicznej, a więc podważyć istnienie. Czegoś takiego jak specjalna, nadprzyrodzona intuicja matematyczna, o tyle stwierdzenie, że badania dowodzą w jakiś sposób prawdziwości metafizyki antyplatońskiej, jest zdaniem Hellera sporym nadużyciem. Odkrycia naukowe pogodzić można z różnymi stanowiskami metafizycznymi. Twierdzi przy tym Heller, że same teorie naukowe nie tylko nie wyjaśniają, naszego cudu stosowalności matematyki do przyrody, do opisu przyrody, ale również zakładają uprzednią matematyczność świata. I w tym kontekście Heller odwołuje się znowu do teorii ewolucji. Nawiasem mówiąc, mówi Michał Heller, że teoria ewolucji to jedna z największych zdobyczy intelektualnych człowieka i jedno z największych osiągnięć nauki. To ewolucja wyposażyła nasz mózg w pewne umiejętności matematyczne. Odkrywając strukturę naszego mózgu i sposoby jego funkcjonowania, możemy jedynie zrozumieć, jak w naszym mózgu powstają pojęcia matematyczne. Ale nie jesteśmy w stanie wyjaśnić probabilistycznych strategii ewolucji, ponieważ mózg jest produktem ewolucji, a nie odwrotnie. I nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Prawa przyrody są matematyczne. Sformułowana przez Michała Helera hipoteza matematyczności świata była wielokrotnie przedmiotem gorących, burzliwych dyskusji akademickich. Filozofowie humanistyczni wielokrotnie zadawali przewrotne pytania. Na przykład o to, czy skoro świat jest matematyczny, to czy również matematyczne są zjawiska takie jak zło czy miłość? Z kolei filozofowie nauki wskazywali, że sukcesy zastosowania matematyki w naukach empirycznych można wyjaśniać bez przyjmowania jakichś hipotez metafizycznych. Na przykład czymś na kształt darwinowskiej znowu teoria ewolucji, selekcji teorii w ten sposób, że uczonym udaje się znaleźć odpowiednie dla danego aspektu rzeczywistości modele matematyczne, ale jednak udaje im się tego osiągnąć dopiero po wielu próbach i odrzucając wiele nietrafnych narzędzi matematycznych. Ich zdaniem matematyka nie jest po prostu aż takim cudem, jak wydawało się choćby Wignerowi. Wspomnieć można jeszcze, że hipotezę matematyczności świata. Można zaakceptować po prostu tymczasowo, jako rezultat czegoś, co filozofowie nazywają wnioskowaniem do najlepszego wyjaśnienia. Do najlepszego w danym momencie wyjaśnienia. Być może kiedyś ktoś wpadnie po prostu na lepszy pomysł wyjaśnienia, dopasowywania matematyki do świata. Od siebie dodam również jeszcze, że metafora matematyki jako programu, czyli software'u dla materialnego wszechświata, czyli hardware'u. Ma swoje i to całkiem poważne ograniczenia, ponieważ komputer wcale nie musi być wyposażony w jakikolwiek software, by można go było nazwać pełnoprawnym komputerem. Po prostu komputer nie musi być koniecznie tym, na czym właśnie oglądamy ten film. Paradoksalnie w podatności na zarzuty tkwi siła stanowiska Hellera. Według Filozofa Karla Popera o naukowości jakiejś teorii świadczy możliwość obaleja, obalenia jej na drodze testów empirycznych. Jest to tak zwane kryterium falsyfikowalności, które zresztą sami naukowcy uznają za bardzo trafne. Zdaniem Hellera, zaś analogiczne kryterium, jakie powinna spełniać dobra filozofia, to dyskutowalność. Heller docenia szczególnie nie te koncepcje filozoficzne, które tworzą jakiś niepodważalny system, ale takie, które są podatne na kontrargumenty. W tym sensie hipoteza matematyczności świata Michała Hellera, to właśnie filozoficzna hipoteza, ni mniej, ni więcej. Jest ona czymś, co domaga się krytycznej dyskusji i co więcej, czerpie z tej krytycznej dyskusji owoce.